Chwała Bogu. Ja się cieszę, że możemy się widzieć. Ten niedzielny poranek i później w niedzielny wieczór też. Czasami może zastanawiamy się, dlaczego się zbieramy. Czemu poświęcamy czas na to. I może dla ludzi z zewnątrz jest to niewytłumaczalne. Ale dla nas, Bożych dzieci, to jest wytłumaczalne, bo wtedy ciało zbiera się w całość. To jest świetnie, że możemy być w swoich domach i tak dalej, że mamy swoje zajęcia, cudownie. Ale kiedy organizm zbiera się w całość, wtedy jest jego prawdziwa funkcja i prawdziwa siła. Bo tak spróbujmy sobie oderwać nogę, rękę gdzieś położyć, zostawić. Nawet ci, którzy noszą protezy jakiekolwiek, zębów czy kolana, zabierają je z sobą, żeby ciało było kompletne. Ja jestem Bogu wdzięczny, że mamy zbór, że mamy społeczność, że Bóg powołał taki organizm jak Kościół. 2000 lat temu powołał rodzinę, która staje się ciałem. I to jeszcze więcej. Boże Słowo mówi, że Kościół jest ciałem Chrystusa na ziemi. I to jest niesamowite. To znaczy, że reprezentujemy naszego Pana i Zbawiciela, a przez to naszego Ojca w niebie. I Jemu należy się chwała, bo to jest jeden, jedyny Bóg. Jeden, jedyny Pan. Tobie oddaję chwałę dzisiaj. Ciebie czczę i Ciebie chwalę, Panie. Bo jesteś godzien chwały, czci i uwielbienia. Jedynym jesteś Bogiem, jedynym Bogiem jesteś Ty. Jesteś Ty. Podnoszę ręce w górę, podnoszę ręce wielbiąc Cię, wielbiąc Cię. Jedynym jesteś Bogiem, jedynym Bogiem jesteś Ty, jesteś Ty. Podnoszę ręce w górę, podnoszę ręce wielbiąc Cię, wielbiąc Cię. Panie Jezu, Ciebie chwalę, oddaję Tobie hołd. Panie Jezu, całym sercem chwalę Ciebie dziś. Panie Jezu, przyjmij chwałę z wiecznych naszych serc. Panie Jezu, jesteś Królem, ogień rozpal w nas. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Panie Jezu, Ciebie chwalę. Panie Jezu, Ciebie chwalę, oddaję Tobie hołd. Panie Jezu, całym sercem chwalę Ciebie dziś. Panie Jezu, przyjmij chwałę z wdzięcznych naszych serc. Panie Jezu,
Jesteś Królem, ogień rozpal w nas. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. 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 Wielbimy Cię. Alleluja. Wielbimy Cię. Alleluja. Wielbimy Cię. Alleluja. Panie Boże, jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Podnosimy do Ciebie ręce. Twoje serce się raduje, kiedy Twoje dzieci do Ciebie przychodzą. Kiedy wołają Alleluja, wielbimy Ciebie, Panie. W naszych sercach niech płynie radość, że Pan Bóg teraz na nas patrzy i nas widzi. Niech nasze serca się rozradują. Jak w Psalmie 40 jest napisane, niech rozraduje się serce, niech się rozweselą każdego, kto Ciebie wzywa, Panie. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Ciebie. Chcemy ten dzień zacząć, Panie, od uwielbienia. Chcemy, abyś nas zmieniał, abyś zmieniał nasze serca, Panie. Nie chcemy, aby to nabożeństwo się skończyło bez zmian w naszych sercach, w naszych myślach, Panie. Chcemy dokonać jakichś przełomów, aby zmieniło się naprawdę w naszym myśleniu, Boże. Że bez Ciebie nie jesteśmy zgubieni, że jesteśmy właśnie wyratowani, Panie. Bo Ty jesteś tym ratunkiem. Amen, aleluja. Ty jesteś tym, do których chcemy przychodzić, Boże. Chcemy się wtulać w Ciebie. Niech nasze serca przylgną do Pana Boga. Niech zaśpiewają, aleluja. Wielbimy Cię, Boże. Panie Jezu, Twoje imię jest najwyższe. Kochamy Cię, Boże. Dziękujemy Ci, że możemy rozpoczynać dzień od społeczności z Tobą. Alleluja. Wychwalajmy naszego Pana. Niech nasze serca się rozradują. Niech się rozradują. Pan Bóg widzi nasze serca. Jego serce też się raduje, kiedy my Go uwielbiamy. Alleluja. Alleluja. Wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Alleluja, Panie, dzięki za ten dzień. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja, wielbimy Cię. Alleluja. Wielbimy Cię, alleluja. Jeszcze raz zaśpiewajmy. Alleluja, wielbimy Cię, alleluja. Wielbimy Cię, alleluja. Wielbimy Cię, alleluja. Ciebie wielbimy, Panie, bo jesteś godzien czci, godzien chwały. Pan Panów i Król Królów, potężny i wspaniały, cudowny. Jestem dziś przed tronem Twym, by uwielbiać Ciebie całym sobą i ogłaszać Twoją wielkość. Jestem dziś przed tronem Twym, by uwielbiać Ciebie całym sobą i ogłaszać wielkość Twą. Twoją boskość, Twoją chwałę, by dziękować za Twój krzyż, za moc świętej krwi. By Twoim być i służyć Ci.
jestem dziś przed tronem Twym, by uwielbiać Ciebie całym sobą i ogłaszać wielkość Twą. Twoją boskość, Twoją chwałę, by dziękować za Twój krzyż, za moc świętej krwi, by Twoim być i służyć Ci. Święty jesteś, Boże, wywyższam Cię. Święty jesteś, Boże, wywyższam Cię. Święty jesteś, Boże, wywyższam Cię. Święty jesteś, Boże, my wywyższamy Ciebie, stojąc przed Twoim tronem, kłaniając się Tobie jako Panu Panów, Bogu Bogów, Najwyższemu. Tobie chwała, cześć i uwielbienie. Nie ma innego Pana ani Boga. Ty jesteś Panem Panów, Bogiem, który jest prawdziwy, który stworzyłeś niebo i ziemię. Stworzyłeś nas, Panie. Bądź uwielbiony. Bądź wywyższony, Panie. Ty oddałeś swoje życie za nas. Poświęciłeś siebie dla ratowania nas. Wtedy, kiedy jeszcze nas nie było na ziemi, kiedy nie słyszeliśmy o Tobie, Ty już ukochałeś nas, oddając swoje życie za nas. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź wywyższony, bo jesteś godzien, by Cię czcić, by wywyższać Ciebie. Jesteś godzien, by chwalić Ciebie, Panie. Halleluja. Święty.
Jezus Boży Syn, wszelkiej godzie chwały, zwycięski z Judy lew, dziś serc ogłaszamy, Ty jesteś Królem. Święty jest Baranek, Jezus Boży Syn, wszelkiej godzie chwały, zwycięski z Judy lew. Dziś serc ogłaszamy, Ty jesteś Królem. Serc ogłaszamy, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś Królem. Potężnym Bogiem. Jesteś Panem Panów. Ty jesteś Lew z rodu Judy. Zwycięski Pan i Król. Chwała Ci, wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci pokłon. Oddajemy Ci chwałę, wywyższamy Ciebie jako Króla. Wywyższamy Twoje święte, potężne imię. Bo godzien jesteś, by Cię czcić. Godzien jesteś, by Cię uwielbiać. Godzien jesteś, by Cię ogłaszać Królem, Królów i Panem Panów. W tym miejscu. I wołamy, Panie, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech objawi się w mocy pośród nas. Wołamy do Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, Panie, widzieć Ciebie w działaniu. Potrzebujemy doświadczać Ciebie. Potrzebujemy, Panie, widzieć Twoją sprawiedliwość, Twoją moc, Twoje działanie, Panie. Bo Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym pocieszycielem. Ty jesteś naszym lekarzem. Ty dałeś nam moc do zwyciężania. Dlatego, Panie, chcemy więcej Ciebie. Chcemy więcej Ciebie widzieć, więcej Ciebie doświadczyć, więcej Ciebie słyszeć, więcej Twojego Ducha w nas, więcej Twojej mocy. Panie, Twoje Królestwo, Twoje Królestwo niech przyjdzie. Bo nic bez Ciebie nie możemy uczynić. Bez Twojego Ducha. Oczekujemy na Ciebie i ogłaszamy, że jesteś Królem. Alleluja, chwała Ci. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem. Śpiewajmy jeszcze. Ty jesteś Królem. Ty jesteś Królem.
jesteś królem. I ostatni raz. Ty jesteś królem. Ty jesteś królem. Jesteś królem. Ty. Panie, Ty jesteś Królem Królów, Panem Panów, cudownym, wspaniałym Zbawicielem. Amen. I my przychodzimy do Ciebie, aby śpiewać Tobie na chwałę, aby nucić nową pieśń, aby opowiadać o Tobie, jakim jesteś. Wiecie, ja zawsze Was zachęcam. I bardzo często zdaję sobie w moim osobistym życiu sprawę, że jeśli wyznaję swoimi ustami, jaki jest Bóg, kim jest dla mnie, to to zaczyna się dziać w moim życiu. Bóg jest dobry? Amen. I wtedy poczujesz dobroć, która wpływa do twojego życia. To takie ciekawe, bo nagle się okazuje, że ktoś na ulicy czy w sklepie jest dla ciebie dobry. Nie musi być. Bóg jest ponad problemem, jaki przeżywam. Mam jakiś lęk. W życiu są różne sytuacje i one powodują lęki. Wiecie, na przykład wsiadacie do samochodu i macie pojechać pierwszy raz gdzieś w jakieś miejsce, a tam nowe skrzyżowanie albo coś. Jest lęk? Jest lęk. Nie mówcie, że nie. Czasami zmieniamy pracę, czy idziemy, albo ktoś nowy przyszedł do pracy. Jest niepewność. Albo robisz remont i kujesz młotkiem i szukasz czegoś, bo może się okazać coś, że tam coś przeszkadzać będzie. Jest pewien lęk, ale mój Pan jest większy niż ten problem. Amen. Jeśli jest problem, to Bóg da rozwiązanie. I kiedy przychodzimy do Boga, to tak jak psalmista Dawid, on wyznawał, jaki Bóg jest. Jesteś dobrym Bogiem. Jesteś wspaniałym. Jesteś moim przyjacielem, Zbawicielem. Jesteś tym, który mnie leczy. Jesteś tym, który nadaje mi sił. Wiecie, wiele razy było tak, że brakowało mi sił na coś, a jeszcze musiałem coś zrobić. Albo coś gdzieś dokończyć, albo załatwić. I mówię, Boże, Ty jesteś moją siłą. I wiecie, potem się dziwiłem, że to tak szybko poszło. Bo nasz Bóg jest wierny. On jest łaskawy. On jest miłosierny. On jest pełen dobroci. Halleluja. Niech błogosławi Ci Bóg i niechaj Cię strzeże. Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech miłości w Ci będzie. Czy to nie piękne słowo? Amen. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, oddawaj Bogu chwałę, oddawaj Bogu cześć, cześć, uwielbienie, bo jesteś Panem Panów i Królem Królów. Ojcze, Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów. I Tobie oddaję chwałę, Tobie oddaję cześć. Hallelujah. Chcę Tobie śpiewać nową pieśń. Ty daj mi, Panie, słowa i dźwięk. Niech duch i prawda ze mną są. Bo ja uwielbiać Ciebie dziś chcę. Chcę Tobie śpiewać. Chcę Tobie śpiewać nową pieśń. Ty daj mi, Panie, słowa i dźwięk. Niech duch i prawda ze keep pulling.
wspaniały Pan, wszechmocny Król, Zbawiciel mój, wielki Bóg, wszechmiały Pan, wszechmocny Król, Zbawiciel mój, wielki Bóg, wspaniały Pan, wszechmocny Król, Zbawiciel mój, Ciebie wywyższam, Ciebie wywyższam dziś. Ciebie wywyższam dziś. Ciebie, tylko Ciebie, Panie. Ciebie, tylko Ciebie. Tylko Ciebie wywyższamy, Panie. Nasz wspaniały Panie Bóg, tylko Tobie należy się chwała, Tobie należy się cześć i uwielbienie, Stworzycielu nieba i ziemi, Panie nasz najwyższy. Alleluja Jezu, tylko Ciebie wywyższam, Ciebie, tylko Ciebie, tylko Ciebie. Nie ma innego Boga, Ty stworzyłeś niebo, ziemię, Ty dałeś życie nam, swoje tchnienie. Nie ma innego Pana, Ty panujesz niepodzielnie, w rękach swoich trzymasz świat. Ty stworzyłeś niebo, ziemię, Ty stworzyłeś życie, wszystko to, co w morzach i w powietrzu jest, co po ziemi pełza, chodzi. Ty stworzyłeś, Panie mój, Ciebie chwalę, Stworzycielu mój. Wywyższony bądź mój Panie, uwielbiony bądź mój Panie. Wywyższony bądź mój Panie, uwielbiony bądź mój Panie. Zaśpiewajmy razem, wywyższony bądź mój Panie. Wywyższony bądź mój Panie. Halleluja. Uwielbiony, uwielbiony bądź mój Panie. Wywyższony bądź mój Panie. Halleluja. Mój Panie, wywyższony bądź mój Panie. Halleluja. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź mój Panie. Halleluja. Wywyższony bądź mój Panie. Wywyższony bądź mój Panie. Wywyższony bądź mój Panie. Halleluja. Halleluja. Ty jesteś godzien czci i uwielbienia. Jesteś godzien, by wywyższać Ciebie, Panie. Ty oddałeś swoje życie za nas. Wybaczyłeś nasze grzechy. Przygotowujesz przyszłość. Mieszkanie w niebie. Dałeś nam tę łaskę. Wylewasz swoją łaskę i miłosierdzie, Panie. O, hallelujah. Wywyższony bądź
mój Panie. Uwielbiony bądź, mój Panie. Alleluja. Wywyższony bądź, mój Panie. Uwielbiony bądź, mój Panie. Wywyższony bądź, mój Panie. Szukajcie Boga całym swoim sercem. Może być taki czas w Twoim życiu, że wszyscy wokół będą wylęknieni, pełni wątpliwości. I może być tak, że w Twoim sercu skradnie się jakiś strach czy coś, czy jakiś lęk. Ale wtedy właśnie zawołaj. Nie będę się bał, bo mam wielkiego Boga. Mam wielkiego Boga, który przychodzi mi z pomocą, który da rozwiązanie, który da mi siłę i zwyciężę. Dzięki Bogu możemy powiedzieć, że nigdy się nie poddamy. Choćby nie wiem, jak przyszły trudne czasy. Zapamiętaj ten dzień, zapamiętam tę chwilę. Zawołaj, Boże, potrzebuję Ciebie, bo Ty jesteś moją pomocą. Tak jak psalmista powiedział, oczy moje wznoszę ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc? I przychodzi odpowiedź, moja pomoc przychodzi z góry, od Pana, który jest moją mocą, który jest moją siłą, jest moją tarczą. I nie zlęknę się, bo mam Boga, wielkiego Boga, który da mi siłę i odwagę, abym przeszedł, kiedy przyjdą burze. Panie, dziękuję Ci z całego serca, że jesteś takim kochanym Bogiem, że właśnie w chwilach, kiedy przychodzą burze, my możemy się uchwycić Ciebie, Panie, i przejść przez najgorsze rzeczy, Panie. Choćby wszyscy wokół zwątpili, Panie, dodaj nam siły, Panie, abyśmy, Panie, trwali przy Tobie, bo przyjdą takie czasy, ale żeby właśnie wtedy zawołać, choć będzie bardzo ciężko zawołać, Panie, Jesteś, patrzysz na mnie. Wiem, że z Tobą przejdę wszystko, Boże. Bo Ty jesteś moją siłą i jesteś moją tarczą. I nie zlęknę się. Ty jesteś tym prawdziwym życiem, który mi dajesz, Panie. Boże, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś, Panie. Jesteś tak kochany i wielki. Boże, Ty kochasz każdego z nas. Nie chcesz, abyśmy byli jakimiś wylęknionymi dziećmi, Panie. Dlatego Ty mówisz do nas, nie bój się, dziecko, ja Cię kocham, dam Ci siłę, nie bój się. Dam Ci odwagę, żebyś przeszedł ten problem, który teraz stoi przed Tobą. Dam Ci odwagę i rozwiązanie. Boże, dziękuję Ci z całego serca. Dlatego szukajmy Boga. Bóg da się odnaleźć każdemu, kto Go będzie szukał. Każdemu. Bóg powiedział, nikogo nie odrzucę ani nie otrącę. Przyjmę każdego, kto do mnie przyjdzie. Każdego, kto do mnie przyjdzie i przylgnie do mojego serca. Powie mi, taki jaki jesteś, o swoim życiu. Ja go przygarnę i zmienię to. Dam mu moc i siłę. Uwielbiajmy Pana. Uwielbiajmy, bo jest wielkim Bogiem. Uwielbiajmy Go, bo mamy wspaniałego Ojca, który teraz na nas patrzy i chce dla nas dobrze. On nie chce złych rzeczy dla swoich dzieci. On chce bardzo dobre rzeczy. Dlatego zaufaj Mu z całego swojego serca. Z całego. Alleluja. Boże, dzięki Ci, że jesteś. Jesteś tak kochanym Bogiem. Możemy Cię uwielbiać teraz. Święte Twoje imię, Panie. To jest wielka chwila.
wielka chwila, ta świadomość, że jestem w Twoich rękach, Panie, że jesteśmy wszyscy, Panie. Ty się o nas troszczysz. Bądź wywyższony, bo jesteś wielki, godzien wszelkiej chwały i czci, Panie. Bądź wywyższony, Boże. Aleluja. Aleluja. Śpiewaj. Aleluja. Panie, Ty jesteś godzien czci, godzien uwielbienia. Amen. Jesteś tym, który żyje na wieki. Amen. I tylko Tobie należy się chwała i cześć i uwielbienie. Aleluja. Jeśli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, o coś chcesz, by się modlić razem, podnieś swoją rękę, przyjdę do Ciebie. Halleluja. Zaraz wytyczę. Ojcze, modlę się o rękę Henia. W imieniu Jezusa niech te rany się zasklepiają, goją i nie pozostanie śladu, Boże. Proszę, dodaj mu siły, Panie. Dodaj mu takiej świeżości, Panie. Proszę Cię, Ojcze. Te lata pracy i różnych doświadczeń, one zawsze na nas zostawiają piętno. Ale proszę Ciebie, Ojcze, o taką nadprzyrodzoną pomoc, abyś go wzmocnił, abyś uzdrowił te wszystkie dolegliwości, które gdzieś przeżywa, Ojcze, w imieniu Jezusa. Panie, błogosławię go w Twoim imieniu, w imieniu mojego Pana i Zbawiciela. Ty jesteś też Jego Panem i Zbawicielem. Niech Tobie będzie chwała, cześć, uwielbienie. Będziemy widzieć cud. Będziemy widzieć Twoje działanie w imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, modlę się o Przemka. Modlę się o jego życie, o jego zdrowie, jego siły, o to wszystko, co robi, Panie. O te sprawy, które ma urzędowe przed sobą, Panie. Proszę, abyś go poprowadził. Proszę, abyś go wzmacniał, Panie. Proszę Cię o jego życie, Panie, aby on nie był samotnym człowiekiem. Proszę Cię, Panie, o Twoje rozwiązania, Boże. On też potrzebuje sprzedać ten swój skuter, Panie. Niech to zostanie rozwiązane. Niech pojawi się kupiec, który będzie właściwym kupcem. Który nie będzie próbował go oszukać, czy zbijać cen. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Błogosław mu i posilaj go, Panie. Wzmacniaj i uzdrawiaj we wszystkim w imieniu Jezusa. Ojcze, Ty widzisz organizm mojej siostry, który jest wyniszczony po tej chorobie teraz. Ojcze, ja proszę Ciebie, aby wszelkie objawy, wszelki wpływ tych koronawirusa odszedł precz z jej ciała. Ojcze, proszę, abyś ją wzmocnił, abyś ją posilił, aby każdy dzień stawała się mocniejsza, aby każdego dnia widziała coraz więcej Twojego działania, Twojej siły. Ojcze, niech wracają jej siły, niech wraca jej pokój, niech wraca jej radość, Ojcze. Ja ją błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławię. Ona wyznaje, że jedynie w Tobie jest nadzieja. To, co teraz ona wyznawała, że w Tobie jest nadzieja. Ty jesteś jedynie tym, który może ją uzdrowić. Ja proszę Ciebie, Ojcze, uzdrawiaj ją i posilaj w imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, Ty widzisz serce mamy, która prosi o swoją córkę i męża, którzy są daleko od domu, gdzieś w Norwegii, Ojcze. Proszę, abyś uzdrowił ich, Panie, abyś ich posilił, abyś wzmocnił, Boże, aby Twoja łaska, Twoja chwała się objawiła nad jej domem, Panie. Niech przyjdzie moc zbawienia do jej domu, Panie. Niech pokój Twój wypełnia całkowicie tą rodzinę. Ojcze, modlę się też o jej syna, o jej drugą córkę, Panie, o jej męża, Ojcze, cały jej dom, Panie. Niech Twoja chwała się objawia. Niech przyjdzie moc uzdrowienia, Ojcze. W imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, Ty widzisz, czego pragnie Jadzia, Panie. O posilenie i wzmocnienie dla całej rodziny. Panie, to jest trudny czas. Trudny czas, że jesteśmy pozamykani, bo nie mamy przestrzeni, Panie. Nie mamy takiej wolności, Ojcze. Ale ja proszę Ciebie, aby w tym całej sytuacji przyszła Twoja moc, Twoje posilenie, Twoja chwała, Panie.
która uzdrawia, wzmacnia, posila, dodaje radość, dodaje takiej ochoty do wszystkiego, Panie. Ja proszę Ciebie, niech to jest nadprzyrodzone, co się stanie teraz w jej rodzinie, w jej domu, Panie. Niech radość, niech uśmiech na jej twarzy jest, na twarzy jej męża, syna, Panie. Niech dzieją się Twoje cuda w ich domu, w imieniu Jezusa. Halleluja, halleluja. To jest niesamowite. Ja Cię mówię, pragnę to przyjąć. Przyjmuj. Halleluja. Ojcze, modlę się o Monikę. Proszę Cię, abyś ją błogosławił, Panie. Aby jej dziecko rozwijało się w niej we właściwy sposób, Ojcze. Daj jej mądrość, posilenie. Przygotuj, Panie, tą całą sytuację, kiedy to dziecko pojawi się na świecie, Panie. Żeby ona miała bezpieczeństwo, zaopatrzenie, Panie. Pokój i wsparcie. Ojcze, użyj drogi tak, żeby były dobre, Panie. Żeby były pełne Twojego błogosławieństwa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Nie trać wiary, ufaj. Każdego dnia po prostu powiedz, Panie Jezu, poprowadź mnie teraz, tego dnia. Niech Bóg Cię błogosławi. Halleluja. Henio. Ojcze, wzmocnij Henia, posil go. Duże siły, on mówi, Panie, halleluja. Panie, modliliśmy się przed chwilą o jego rodzinę. Ojcze, potrzebuję Twojego posilenia, podniesienia. Wzmocnienia, Ojcze, pokoju. Wyposaż w to w imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, Ty jesteś tym, który ma moc ponad wszystkim, co dotyczy naszego ciała, naszego ducha, naszej duszy. Ty jesteś ponad czasem, ponad wszystkim, bo Ty jesteś Bogiem. Ja przynoszę Ci moją siostrę. Ojcze, proszę Ciebie o uzdrowienie jej ciśnienia. Proszę Ciebie o to, aby jej rany zostały zagojone, Panie, w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie, aby te tkanki się skleiły, zasklepiły, aby wszelkie jakieś ropne rzeczy wyschły, Ojcze, aby mogła czuć się zdrowo, Ojcze. Ja proszę Ciebie teraz o jej głowę, Ojcze, o to, aby nie było zawrotów, Panie. Proszę Ciebie o całkowite uzdrowienie. Proszę Ciebie o całkowite posilenie, Panie. Ja proszę Ciebie, aby ona mogła dalej służyć z tym, co odbiera od Ciebie, aby mogła być wyposażona jeszcze bardziej, Panie. Ja błogosławię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ty jesteś jej lekarzem, bo Ty jesteś naszym lekarzem. Halleluja. Halleluja. Tak, Panie. O, wywyższamy Ciebie, Jezus. Halleluja. Halleluja. Tak, Jezus. Ojcze, modlimy się o jej rodzinę, o jej męża. Modlimy się o całą tą sytuację, z którą się zmagają. Proszę Ciebie o Twoje uzdrowienie, Panie. Uzdrowienie duszy i ciała. Panie, proszę Ciebie, aby przyszła też wolność, aby jej mąż nigdy więcej nie był związany, Panie, z jakimkolwiek nałogiem. Proszę Ciebie, Ojcze, to, co zniszczyło jej dom, jej rodzinę, spokój, miłość, niech odejdzie precz. Amen. Ojcze, proszę Ciebie, Ty masz moc uczynić cud w tej kwestii. Panie, my jako ludzie możemy tylko opuścić ręce i powiedzieć, Ty nie da rady, nic się nie dzieje. Ale Ty jako Bóg możesz dotknąć, uzdrowić, uwolnić. Dlatego my w imieniu Jezusa ogłaszamy Twoje uzdrowienie i uwolnienie w tym domu, w tej rodzinie. Ojcze, proszę Ciebie, aby Małgosia została wyleczona też w swoich zranieniach, Panie. W swojej duszy, Panie. Też w swoim ciele, Ojcze. Ty objawiaj jej swoją łaskę, swoją miłosierdzie, swoją miłość. Niech przyjdzie uwolnienie do jej męża w imieniu Jezusa. Rozwiązane bezprawne więzy. Niech łaska i pokój Twój goszczą w tej rodzinie w imieniu Jezusa. Ojcze, o to Cię proszę. I to ogłaszam nad jej domem. Nie będę ogłaszał zwątpienia, ale będę ogłaszał wiarę, że Ty jesteś Bogiem, który jest ponad wszystkim. Niech Tobie będzie chwała. Cześć i uwielbienie. Amen. Ojcze, proszę Ciebie o Hanie, proszę Ciebie o jej ciało, które jest obolałe. Proszę Ciebie o jej serce, które słabo pracuje. Proszę Ciebie, Ojcze. Ona czuje się niedobrze, czuje się słabo, Panie. O piętno czasu. Ojcze, ale Ty jesteś ponad czasem. Ty powiedziałeś, że możemy się odradzać
każdego dnia. Chociaż nasze ciało jest słabe, ale my się odradzamy, Panie. Ja to proszę, aby w jej wnętrzu, w jej sercu, w jej duszy była ta moc odrodzenia, Panie, która pociągnie też ciało, bo Twoje słowo mówi, że jeśli w nas jest zdrowy duch, to też ciało zdrowieje. I Ojcze, proszę Ciebie w imieniu Jezusa, abyś wypełniał jej ciało, jej duszę Twoją błogością, Twoim uzdrowieniem. Ojcze, posilaj ją. Niech odejdzie ból kręgosłupa, kolan, stawów, Ojcze. Biodra, Ojcze, niech odejdzie ból. Niech krążenie przywróci się we wszystkich miejscach, Panie. We właściwy sposób. Wzmocnij jej serce, Panie. Wzmocnij ją, Panie, w imieniu Jezusa. Tobie niech będzie chwała. Cześć, uwielbienie. Aleluja. To się Aleluja. Aleluja. Ojcze, ja modlę się o kolana Stasia. Ja widziałem wczoraj, jak podczas pracy one mu dokuczały. Proszę Cię, Ojcze, abyś uzdrowił jego kolana. Proszę Ciebie, Panie. Panie, on tak ciężko pracuje, Panie. On tak ciężko pracuje, Ojcze. A proszę Ciebie, aby Twoja moc wyciągnęła ten ból z jego kolana, Ojcze. Proszę Ciebie, błogosław go. Ojcze, wypełnij te wszystkie tkanki, które są uszkodzone, Panie, nowymi. Ojcze, stwórz na nowo, Panie, te kolana, te stawy, Ojcze. Ten cały organizm, który przeżył koszmarny wypadek, Ojcze. Ja proszę Ciebie, aby on mógł czuć się dobrze, swobodnie, Panie. Ja dziękuję Ci, że on jest tak wierny, Panie. We wszystkim, Panie. Mimo bólu, Ojcze, on jest gotowy służyć. On jest gotowy pomóc. Ojcze, dziękuję Ci za niego i proszę, abyś uzdrowił, Panie. Halleluja. 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 Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdy dzień. Dziękuję Ci za każdą kromkę chleba. Dziękuję Ci za pracę, jakie mamy, Panie. Błogosław nasze zakłady pracy i chroń, Panie. Ci, którzy potrzebują lepszej pracy, Ojcze, otwórz drzwi. A tam, gdzie pracują, Panie, jeśli jest taka konieczność, taka może dysproporcja, proszę, aby ich zarobki zostały podniesione, Panie. Proszę Ciebie, Ojcze, aby każdy z nas mógł doświadczyć tego nadprzyrodzonego bycia Twoim dzieckiem. W każdej dziedzinie. Przychylności w urzędach, przychylności w miejscach pracy, pokoju w rodzinie, Twojej ochrony. Teraz, kiedy świat szaleje, kiedy ludzie chorują, Panie, proszę, aby Twoja nadprzyrodzona ochrona towarzyszyła Twoim dzieciom. Ojcze, błogosław tych, którzy są prześladowani. Proszę, abyś dodał otuchy, siły. Ojcze, aby te prześladowania się zakończyły również. Proszę Ciebie, Panie, abyś wyzwolił tych ludzi, Panie. Aby oprawcy nawrócili się, Panie. Przyjęli Ciebie jako Zbawiciela. Aby właśnie wbrew nadziei stało się coś, co bywa nie, w naszym spojrzeniu niemożliwe. Tak jak Abraham uwierzył, wbrew nadziei stało się to możliwe. Ojcze, niech Tobie będzie chwała. Niech Tobie będzie cześć i uwielbienie. Amen. 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 Wojtku? Pochciałeś, tak? Teraz pewnie zachęcimy tych, których nie ma. Tak dobrze, chodź. Tak. Okej. Okay. Koni, jest prośba modlitewna. Beata prosiła o modlitwę o syna Kacpra, o jego dystonię. I Jan i Agnieszka proszą o modlitwę o nerkę i o cukrzycę. Ojcze, Ty widzisz te potrzeby, Ty widzisz choroby. Proszę Ciebie o Kacpra, Ojcze, w imieniu Jezusa, Ty dotknij go życia, Panie, niech jest uzdrowiony. Niech ten problem odejdzie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Proszę Ciebie o Jana, Agnieszkę, Panie, o tą rodzinę, aby przyszło uzdrowienie, Panie, z cukrzycy, uzdrowienie nerek, Panie, i innych chorób, jakie tam są. Panie, my przynosimy to Tobie w imieniu Jezusa. Niech moc Twoja, moc uzdrowienia dotyka ich ciał. Chwała Ci, Ojcze.
Chwała, cześć i uwielbienie, bo jesteś godzien, by Ciebie wywyższać. Amen. Witam Was, kochani. Nie miałem tutaj zamiaru wychodzić. Miałem, jakby odczuwałem, żeby to zrobić po. Ale okej, dobrze, jeżeli zostałem wywołany. Słuchajcie, wychodzę tutaj jako zwykły zborownik. Ja to będę powtarzał, wszyscy zgrzeszyliśmy i pragną chwały Bożej. Wszyscy jesteśmy równi, a największa chwała objawia się w Jezusie Chrystusie. To jest siła nasza, Twoja też, tato, i każdego, kto szuka Boga, i każdego, który jest w Nim. Słuchajcie, chciałem mówić o poście, dlatego nie chciałem tego mówić na tym na razie, bo w Biblii jest napisane nie rozgłaszać itd. Chciałem o tym mówić, ponieważ odczuwam, żeby ten post przywrócić, ten, który był. I chciałem prosić osoby, które naprawdę tego będą chciały, żeby pościć. Czy to będzie 6 osób, czy 30, poradzimy sobie z tym. Jeżeli będzie mniej, poradzimy sobie z tym. Nie swoimi siłami, ale siłami Jego. Proszę o serca, które naprawdę będą chciały, ponieważ ja nie chcę nic od Boga otrzymać, bo wiadomo, że tego nie można zrobić, tak? Ale odczuwam to, żeby to zrobić po to, aby Jego wola na tym miejscu się wypełniała. Prosić Go o to, aby tą łaskę, którą dał, aby ona się rozlała tu na te miejsca i gdziekolwiek nie będziemy. Prosić Go o to, aby Jego świętość tutaj zagościła, a wtedy tak jak tutaj były te prośby o modlitwy, żeby to było miejsce, gdzie On będzie działał prawdziwie. Cel mojego postu nie jest postęp, żeby patrzeć na siebie, ale na Jezusa Chrystusa, aby się jeszcze zmiłował, aby to, co nam daje, tak jak tutaj jest to słowo, nie patrzcie teraz na to, co mówię, ale słuchajmy tego, co będzie przekazywane, bo tu jest ogrom prawdy pokazywany i módlmy się też o to, żeby to się nie zakończyło jeszcze, abyśmy za niedługo nie musieli tylko odsłuchiwać. Ale ono jest żywe, żeby to nas przemieniało. Tak, dlatego proszę tych, którzy naprawdę to będą wzięli w sercu. Jest dużo rzeczy, które można zrobić, które gdzieś tam odczuwam, które odczuwają pastorzy. Stańmy, bo piekło jest pobudzone. Tam wszyscy robią jedną rzecz. Przeciwstawić się Bogu. Tam wszystko jest skoordynowane. A my nie możemy być tymi, którzy będą letni. Nie zrobimy tego sami. Tak jak tu siostra przeczytała coś, jest to po raz kolejny. Tak jak pastor tu mówił, tak jak w zeszłym roku było, nie możemy być letni. Nie zrobimy tego swoimi siłami. Nie siedźcie ze zwieszonymi głowami, wy starsi, ludzie. Wy macie dużo do zrobienia jeszcze. On powołuje każdego. A wy młodzi, nie cieszcie się, że macie siły, bo też będziecie w ich wieku, także wtedy wyjdzie prawdziwa wasza wiara. Także wiecie, wszyscy dążmy do jedności, która płynie z serca, z Jego słowa. Jeżeli ktoś będzie chciał, niech się zgłosi do mnie, bo ja jakby dostałem od pastora, że mogę tu wyjść, jako zwykły ten. Wtedy będziemy rozmawiać, jeżeli będą przeszkody, pójdziemy do pastora. Ale jeżeli nie pójdziemy razem, wszyscy razem, w jedności, kto będzie miał, niech przyjdzie, ja wytłumaczę. O co chodzi, jak chodzi, którędy chodzi. A wszystko dla Jezusa. Abyście, Panie, tak jak siedzicie, były podniesione tutaj przychodząc. Bo to jest miejsce domu na skalę. To nie jest nasze miejsce. My chcemy z tego zrobić miejsce Jezusa Chrystusa. Boga, Ducha Świętego. Aby On podnosił, leczył. Dawał nadzieję, wiarę. Ale też musimy pamiętać, tak jak tu Paweł śpiewał. Żebyśmy cieszyli, radowali się. Ale też przyszło mi, że On chce, aby Jego dzieci prostowały swoje drogi. On tego chce. Aby Jego dzieci już nie były dziećmi, zawsze pamiętając, że mają Ojca, ale żeby wrastały w tą dorosłość. Tyle chciałem Wam przekazać. Na razie. Dziękuję. Nie wiem, czy słychać. Teraz chyba słychać, tak? Jest okej. Okay. Stasiu wymachuje tym. Proszę bardzo, zbierzmy ofiarę. Zbierzmy ofiarę, tak jest.
Pierwszy raz w historii tutaj, jak jesteśmy, jeszcze używamy ogrzewania. Wyobrażacie sobie? Tylko, że wczoraj, kiedy byliśmy w łączy, to było 10,5 stopnia. Tak jest chłodno na zewnątrz. Długa zima w tym roku. A dzięki temu, że właśnie jesteście hojni, możemy grzać, możemy być, możemy się czuć lepiej. Nie musicie siedzieć w kurtkach, futrzanych czapkach. Możecie, ja to nawet w krótkim rękawku bywam. Chwała Bogu. Dostałem taką informację, jeszcze nie zdążyłem odpisać naszym przyjaciołom Klaudii i Szymonowi w Anglii. Oni tam postanowili nie być sami, tak jak do tej pory, ale przyłączyć się do polskiej wspólnoty w Londynie, Emmanuel, i to jest też świetna wiadomość, że będą mieli taki dom też i starszych zborów, gdzie będą mogli rozmawiać, mieć pomoc na miejscu. My stąd nie jesteśmy w stanie. Jakby, i to jest bardzo dobre. To ja też wierzę, że to jest odpowiedź na modlitwy, że oni nie są tam pozostawieni sami, bo to nie jest dobre, jak grupa jest samotna, a czasami taka odległość po prostu wyklucza jakiekolwiek współdziałanie czy pomoc. Tak, pozdrawiamy was, jeśli jesteście z nami jeszcze, Szymonie, Klaudio, cała grupa Jesus for You w Anglii. Niech Bóg wam błogosławi, niech was strzeże, niech pokój Boży jest z wami. Cieszymy się, że byliście z nami do tej pory i pewnie będziecie czasem zaglądać, tym bardziej jak będziecie w Polsce. Ale niech Bóg wam da łaskę, wzrostu i Bożej mocy tam w Londynie. Amen. Jeszcze jedna rzecz, muszę na to zwrócić uwagę, dlatego że tego wymaga sprawiedliwość. Wiele lat temu, kiedy nasza społeczność wyglądała w taki nieproporcjonalny sposób. Otóż było, powiedzmy, na nabożeństwach czy w ogóle w zborze trochę kobiet, dwóch mężczyzn na krzyż i to byli mężczyźni, owszem, ale 12 czy iluś tam bezdomnych przychodziło. Było ich, to był taki moment, że było więcej ludzi takich z ulicy niż nas, zborowników, bo to było takie uderzenie kiedyś, zbór, część zboru odeszła i tak nas zostało, gdzieś dziesiątkowani byliśmy. I to jest taka, chcę Bogu oddać chwałę też teraz w tej chwili, ponieważ nagle okazało się, że nie ma jak finansować naszej funkcjonalności zborowej, bo część ludzi, która odeszła, to była też część zaangażowana w jakimś tam sensie finansowo. I nagle okazało się, że te ogromne rachunki, nie ma z czego zapłacić. A tu jeszcze pojawili się ludzie z ulicy, bezdomni, których karmiliśmy. I to było takie niesamowite, że z Heniem robiliśmy kanapki rano. Oni przychodzili, robiliśmy godziny biblijne. Czasami te godziny biblijne były przez cały dzień. To było niesamowite, a Bóg w niesamowity sposób nas zaopatrzył stąd, stamtąd. I tak żeśmy przetrwali. I to był też moment, kiedy zaczęła się modlitwa z inicjatywy mojej żony o to, by do zboru dołączyli, pojawili się bracia, którzy będą wrastać w Bogu, będą mieli pragnienie, będą widzieli nie tylko kobiety, bo to był taki też moment, kiedy nagle okazało się, że więcej jest sióstr, które są zaangażowane, a brakowało braci. I modliliśmy się o to, żeby Bóg powołał braci, którzy będą zachęcać, którzy będą wzrastać, którzy będą odbierać, którzy będą czuli, że Bóg coś oczekuje. I tak po kolei Bóg zaczął dołączać. I kiedy dzisiaj patrzę na to, kiedy dzisiaj rozmawiam, czy ze Stasiem, czy z Wojtkiem, czy z Pawłem, czy z innymi jeszcze braćmi, Danielem i tak dalej, ja widzę, że właśnie to jest coś, co się wypełnia. Bracia, którzy chcą Bogu służyć. Wiecie, ja to tak powiem, nie chciałbym, żeby się ktoś z was poczuł niedoceniony albo przeceniony. Nie to jest moją jakby intencją. Ale wiecie,
kiedy tak stoję tutaj z przodu i z całym szacunkiem dla sióstr, które są świetne i kocham je bardzo i to zaangażowanie i tak dalej, ale ja zobaczyłem coś. Wiecie, ja zobaczyłem, że Bóg wyposaża Pawła w coś. Jest liderem uwielbienia. To jest bardzo dziwne. On nie gra na niczym. Na perkusji chyba, z tego pamiętam. Coś tam się kiedyś uczył. Ale to nie chodzi o granie. To chodzi o to namaszczenie do modlitwy i do pociągnięcia. Kiedy patrzę na Wojtka, widzę człowieka, który pragnie świętości, tak jak to dzisiaj zauważył, nie dla siebie, ale dla całej kongregacji, dla całego zboru. I to jest coś niewiarygodnego, to jest coś pięknego, że wiecie, ja być może wielu z was ma to samo pragnienie, ale nie mówicie o tym. Dziękuję Bogu za każdego z was. Ale dla mnie jest to odpowiedź na modlitwę. Kiedy rozmawiam ze Stasiem, to już nie będę jakby tego ubierał w słowa, bo ze Stasiem od lat stanowimy taki team, który wiele rozmyśla i te inicjatywy postu na początku roku, to jest serca Stasia. Bóg go postawił przy mnie i mówi, pastorze, potrzebujemy zrobić to. Czuję w swoim sercu. A ja pytam, Duchu Święty, tak jest? Tak jest. I jedziemy. Wojtek przyszedł i powiedział, czuję to. A ja wiecie, ja też to czuję. Ale ja mam taki mały hamulec. Nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Ale Bóg dał Wojtkowi pewną rzecz. On się nie chrzanił. Powiedział, starsi ludzie, nie miejcie opuszczonych twarzy. A młodzi się nie cieszy, że jesteście teraz młodzi, bo będziecie starsi. Tylko razem bądźmy. Wiecie, to jest niesamowita rzecz. To jest coś, on potrafi powiedzieć, tato, tobie też jest tu Boża moc przypisana. Niesamowita rzecz, tak? Więc Bóg posyła ludzi, którzy wypełniają moje luki, moje braki. Bo to są jakieś tam rzeczy. I za to jestem Bogu wdzięczny, że tak jest. Że mamy siostry, które są... Bo z reguły siostry zawsze chcą być zaangażowane i tak dalej. Z mężczyznami jest trudniej. Ale Bóg posyła mężczyzn. Bóg posyła mężczyzn i siostry, które mają... Ja a propos sióstr. Czwartek, 16:30, spotkanie sióstr z Boże. Terenia zaprasza. Będziecie się modlić, uwielbiać Boga. Poopowiadacie o dobrych, Bożych sprawach i tak dalej. Alleluja. Amen. Pochylmy na chwilę nasze głowy. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy być razem. Dziękujemy Ci, że Ty posyłasz słowo. I tak jak Wojtek mówił, że chcę, aby ten post był skierowany na Ciebie, aby Twoje słowo przychodziło. Aby to nie było tylko tak, że gdzieś odsłuchujemy potem, ale żeby ono przychodziło cały czas żywe, dokonywało zmian, prowadziło nas do jedności, to było podkreślone bardzo mocno, do wiary i tak jak apostoł Paweł pisał, do męskiej doskonałości w imieniu Jezusa. Amen. Wtorek modlitwa, środa nabożeństwo, dzisiaj oczywiście o 18 również i tak i tak dalej. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na pewną sytuację, na jaką napotkał Pan Jezus i w jaki sposób to się przekłada też do naszego życia. Bo jakby wierzę, że Duch Święty zwrócił mi na to szczególną uwagę wczoraj, kiedy rozważałem, czym się dzielić. To zdanie może nigdy nie wywołało we mnie żadnej reakcji. I nie pamiętam w historii mojego czytania Bożego Słowa i przygotowywania się też do głoszenia, żeby ten werset wywołał we mnie jakąś reakcję. Mówię uczciwie, nie pamiętam. Nie czuję, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. A jeśli nawet zwróciłem na niego uwagę, to nie była to uwaga, która coś wywołała, zostawiła jakiś ślad, chociażby jakąś mgiełkę. I to jest słowo, które jest zapisane w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 24 wersecie. Odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? I teraz do kogo Jezus to powiedział? Do Jezusa przyszli saduceusze. I to jest wypowiedź, która następuje po odpowiedzi Pana Jezusa na ich podchwytliwe pytania dotyczące, czyją żoną będzie żona, w
która miała 7 mężów. Jezus odpowiedział, wiecie co odpowiedział? Że po zmartwychwstaniu będą jak aniołowie w niebie, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. No i oni zamilkli, no co mieli więcej powiedzieć? Nie mogli więcej powiedzieć. I wtedy Jezus im na to spuentował. Czy nie dlatego błądzicie, ponieważ nie znacie pism ani mocy Bożej? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Uczeni w piśmie. Uczeni w piśmie. Ludzie, którzy odwoływali się do Boga, prowadzili innych, jednak nie znali pism ani Bożej mocy. Wiecie, kiedy to zacząłem czytać, to mnie to tak bardzo dotknęło i poczułem, że Duch Święty mówi, wy musicie zwrócić na to uwagę. Musicie poznawać Boże Słowo i Bożą moc. I jak dzisiaj Wojtek mówił o poście i zwrócił uwagę na to, aby Boże Słowo przychodziło, aby nie było czymś, co gdzieś tam posłuchamy, ale było czymś, co przynosi zmiany. I mówił o Bożej mocy dostępnej dla nas. Widzicie, jak Duch, tak to Czesi mówią, nasi kochani, Duch Święty funguje. Duch Święty działa wśród nas. I teraz, co dalej mówi Jezus? Ewangelia Marka, 7 rozdział, 13 werset, odnosi się do innej rozmowy, też z uczonymi w piśmie. I tutaj czytamy w 13 wersecie, tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Wiecie, to jest bardzo podstępna pułapka, bym powiedział. Niewidoczna. Kiedy nagle dorabiamy swoje własne spojrzenie i swoją własną naukę, taką, jaką nam pasuje w danym momencie, do danej sytuacji, do danej kultury, do danego jakiegoś, nie wiem, wydarzenia, dopasowujemy naukę do Bożego Słowa. Tłumaczymy Boże Słowo naszym zrozumieniem, a nie przyjmujemy go takim, jakim jest, bo jeżeli ono nam nie pasuje, to musimy je tak wyuczyć, tak przedstawić, żeby było dopasowane. Tam chodziło w tym przypadku z kolei o dar. Jeśli dałem do świątyni, to nie daję na rodziców, bo już dałem, dobry uczynek zrobiłem, nie? I jakby robiono, wprowadzano do praktyki życia jakby interpretację Bożego Słowa, która pasowała tym, którzy to Słowo przekazywali. Natomiast Pan Jezus zwrócił uwagę, tak jak czytaliśmy, nie znacie pism ani mocy Bożej, to nic innego nam nie mówi, tylko to, że kiedy przyjmujemy Słowo takim, jakim jest, przyjmujemy je z mocą, jaka jest w nim zawarta. I my powinniśmy poznawać Słowo takim, jakim jest, jeśli nawet poznanie tego Słowa będzie wymagało od nas przemiany, będzie wymagało od nas przyznania się do błędu, do winy, wyznania grzechu, innego podejścia do Bożego Słowa. Bo wtedy to Słowo będzie miało moc. Nawet jeśli przyjdziesz do Boga, ponieważ Słowo cię skonfrontowało i wyznałeś grzech, to przyjdzie moc wybaczenia, moc uzdrowienia twojego życia, uwolnienia z grzechu, jaki się pojawił. I Bóg akceptuje ciebie, przyjmuje jako oczyszczonego. Bóg nie przyjmuje nas z naszymi grzechami, nie akceptuje nas grzesznych. To jest bzdura, jeśli ktoś myśli, że Bóg cię akceptuje grzesznym. Nie. Bóg akceptuje tych, którzy są oczyszczeni z grzechu. Więc dlatego jest tak ważne,
aby wyznawać swoje grzechy, aby przyjmować od Boże Słowo takim, jakim jest, bo ono powoduje, że wyznajemy swój grzech. Zostaje on oczyszczony, jesteśmy zaakceptowani. Dzisiaj się utarło, by mówić ludziom na ulicy, którzy chleją, żyją nieporządnie, robią różne rzeczy, oszukują, może są w białych tych kołnierzykach i nie widać żadnej winy. Utarło się, by mówić, że Bóg cię kocha i akceptuje. Przecież to jest kłamstwo. A powiem tak, Bóg ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał i tu jest warunek, aby nie zginął ten, który uwierzy, który go przyjmie. Więc czy tu jest mowa, Bóg swojego Syna dał, aby nie zginął każdy niezależnie od tego, jakim jest i gdzie jest i czy Boga akceptuje? Nie. To jest kłamstwo, kłamstwo z piekła, które się podaje ludziom. Bo wiecie, co zostaje z takiej ewangelizacji? Że Bóg mnie akceptuje takim, jakim jest. Ale ja w swoim osobistym życiu doświadczyłem tego, że Bóg nie akceptuje mnie wtedy, kiedy trwałem w grzechu. Doświadczyłem, że nie akceptuje mnie. Daje mi szansę. Ale kiedy przyszedłem i wyznałem swój grzech, poczułem akceptację. Powiem może coś, czego nie powinienem mówić. Ale ze względu na to, że gdzieś tam w eterze mnie atakują i opowiadają jakieś bzdury, nie wiedząc, nie znając sytuacji, nie wgłębiąc się w ogóle w nic w moim życiu, ośmielają się atakować ludzi i wrzucać plotki i nawet mnie straszyć czymś, nie wiadomo czym, że kiedy moje małżeństwo się rozpadło, kiedy rozpocząłem myślenie o nowym, kiedy zawarliśmy związek małżeński, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobiliśmy, to uklęknęliśmy na kolana i oboje przeprosiliśmy Boga za wszystkie błędy, za wszystkie grzechy, jakie popełniliśmy w naszym poprzednich małżeństwach. Za wszystko, co zrobiliśmy, nie dopatrzyliśmy, że nasze małżeństwa się nie udały. Wstaliśmy i przeprosiliśmy Boga. Błagaliśmy Boga o przebaczenie i prosiliśmy, żeby nas zaakceptował, oczyszczonych z naszego starego życia. I wiecie, co się stało potem? Zobaczyliśmy każdy dzień i widzimy każdego dnia błogosławieństwo. To tak woli tym, którzy mają czelność dyskutować i mówić coś. Bo tak, każdy niewyznany grzech jest grzechem i oddziela nas od Boga. Każda sytuacja, gdzie doprowadzamy do rozpadu małżeństwa, jest grzechem. I to jest prawda. Każda rzecz. Zabójstwo człowieka też jest grzechem. Ale kiedy zostanie wybaczone, wyznane szczerze z serca, Bóg mówi, że znika. Jeden, jedyny grzech nie znika. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I chciałem przestrzec tych, którzy osądzają i oceniają innych, bo nie wiesz, czy Bóg powołał tego kogoś, kto w twoich oczach jest największym grzesznikiem. Powołał, aby wykonać swoje zadanie. Powołał, napełnił Duchem Świętym i wypuścił do tego, żeby służył. Co wtedy powiesz Bogu? Ja dlatego nie chcę krytykować ludzi ze względu na złe nauczanie imiennie. Ja mogę powiedzieć, ta nauka nie jest dobra. Ale kto ją głosi i dlaczego? Nie moja to sprawa. Ja mogę powiedzieć, to jest niedobre. Tak, każdy rozwód jest zły i to powiem jasno i uczciwie. I będę was namawiał, żebyście tego nie robili. Ale jeśli się coś takiego wydarzyło w waszym życiu, to niezależnie, czy to z waszej winy, czy nie, padnijcie na kolana i proście Boga, aby wybaczył. Proście Boga, aby wybaczył. Bo Boże Słowo jest jasne. Unieważniamy Boże Słowo przez nasze nauki. Wiecie, ja mogę wam zrobić wykład na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa na tak i rozwodu i powtórnego małżeństwa na nie. Wybierzcie sobie.
Boże Słowo jest tym, czym jest prawdziwe. Amen. Boże Słowo przyjmujmy, nawet jeśli to jest trudne. Nawet jeśli to jest dla nas na ten moment nie do przyjęcia. Wiecie, byłem nieraz w sytuacji, kiedy Boże Słowo w tym momencie było dla mnie nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Ale Duch Święty pracował, bo ja mówię, Panie, ja tego nie rozumiem, ja tego nie chcę, ja się tego boję, ja to, mnie to boli. Ale Duch Święty pracował. I przychodził taki moment, że na kolana przy łóżku i Panie, tak, to był grzech. Nie chcę, żeby się to więcej w moim życiu pojawiło. Nie chcę, żeby więcej taka sytuacja w moim życiu miała miejsce. Ponieważ Ty powiedziałeś, idź i nie grzesz więcej. Objawiłeś mi grzech, został objawiony, ja wyznałem i Ty mówisz teraz, idź i nie rób tego więcej. Kiedy przyjmujemy Boże Słowo takie, jakim jest, ono przynosi moc. Więc Kościół jest zobligowany do tego, aby poznawać Boże Słowo i zabiegać też o Bożą moc. Idźmy dalej. Popatrzcie, apostołowie w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale będziemy czytali od 1 do 7 wersetu. Apostołowie postanowili nie zaniedbywać słowa, dlatego że ono daje wzrost i jest orężem w duchowej walce. I to czytalibyśmy w Efezjan 6 rozdziale 17 wersecie, gdzie jest napisane w tej części zbroi Bożej miecz ducha, którym jest Boże Słowo. I czytajmy. I w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnym Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. Wybrali Szczepana, mężna pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Permena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjęła wiarę. Popatrzcie, nagle okazuje się, że w pierwszym kościele, i to w każdym, zaczynają brać górę sprawy socjalne. Kawka, herbatka, kanapeczka, agapę. Nieważne, i tam mieli to, tam inaczej nabożeństwa wyglądały, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że tam się spotykali, siadali przy stołach, była opowiadana Ewangelia, mówiło się o Jezusie, ludzie jedli, wychodzili z nabożeństwa, tak nazwijmy to, wychodzili nakarmieni. To religia stworzyła taki układ, jak mamy dzisiaj. Niestety, taka rzecz jest prawda. Ja się nie dziwię wielu ludziom, że chcą kościoły domowe, bo w domu sobie usiądą przy herbatce, przy ciastku, w zasadzie nikt odpowiedzialności za nic nie bierze. Ale tam było inaczej. Tam była odpowiedzialność. Zobaczcie, jak wielka odpowiedzialność była, że apostołowie postanowili, aby te sprawy socjalne jakby tam były ludziom umożliwione, ale zwróćcie uwagę. Oni nie powiedzieli, niech tam Zuzka, czy jakaś tam, nie wiem, muszę wybrać imion takich, których tu nie ma, Amelia i Francka usługują przy stole, bo są fajne baby i się nadają. No i jeszcze niech tam, prawda, Jacek, bo jest taki dobry dla dzieci, przepraszam, Jacek, muszę to użyć, niech się zajmie dziećmi. Tylko było inne kryterium. Oni musieli być pełni ducha. Zobaczcie. Cieszący się zaufaniem, pełni ducha, mądrości. To była duchowa forma usługiwania. Ja się zastanawiałem, po co? Czemu nie jakaś tam, prawda, Amelia, która ma dobry ten fartuszek i gotuje świetnie? Dlaczego? Dlaczego Szczepan? Dlaczego inni pełni ducha? Wiecie, zrozumiałem, że oni przez to, że byli pełni ducha, mieli za zadanie odwrócić uwagę od tych socjalnych cyrków i zwrócić uwagę na Boga.
Oni mieli duchowe zadanie w tym usługiwaniu przy stołach, mieli odwrócić priorytety tych ludzi. Apostołowie natomiast postanowili co robić? Dbać o słowo. To znaczy, oni przygotowywali się, oni głosili słowo, oni przygotowywali ewangelizację, podejrzewam, oni przygotowywali się do rozmów indywidualnych, pewnie tworzyli jakieś tam formy szkół biblijnych po to, żeby ludzie, czy poganie, którzy się nawracali, czy Żydzi tacy ukształtowani gdzieś tam przez Sadyceuszy albo faryzeuszy, albo jeszcze innych, to wiecie o tym, że faryzeusze i sadyceusze, oni się różnili w swoim spojrzeniu, więc tam mętnik cały taki teologiczny był, żeby ich wyprowadzić do Ewangelii. I patrzcie, jaki jest efekt. Słowo Boże rosło. Co to znaczy Słowo Boże rosło? To znaczy, że widać było Jego moc. Rosło to znaczy, że coraz więcej z Bożego Słowa ludzie przyjmowali. Coraz więcej pojmowali i coraz więcej przyjmowali, a to dokonywało w nich zmiany. Wiecie, to musiało być bardzo, bardzo drażliwe dla diabła, ponieważ zrobił wszystko, tak jak dzisiaj powiedziałeś, Wojtek, niesamowite sformułowanie użyłeś. Piekło jest skoordynowane w przeciwstawianiu się Jezusowi. I myślicie, że 2000 lat temu było inaczej? Było skoordynowane. Jak zobaczyło, że Słowo Boże rośnie i ludzie są przemieniani, to zainicjowało prześladowanie. Do eksterminacji chrześcijan włącznie. I to było przez lata później następowało. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale 12-13 przeczytamy słowa, które znacie. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które mogłoby się przed nim ukryć. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wiecie, Słowo Boże jest jak kontrast. I mam na myśli tutaj ten preparat, ten specyfik, który nam podają przed robieniem badania. Są takie badania, które wymagają podania kontrastu. Żeby było coś widać, jakieś uszkodzenie, czy jakąś chorobę, czy jakąś tam rzecz, trzeba podać kontrast. I wtedy taka aparatura, która prześwietla, ona widzi dokładnie te rzeczy, które mają być zbadane. I Słowo Boże jest takim kontrastem. Ono jest w stanie w naszym ciele, w naszym życiu dokonać rozdziałów, dokonać takiego jakby podzielenia. I kiedy czytamy apostoła Pawła i mówi, grzeszę już nie ja, ale grzech, który jest we mnie, mówi o namiętnościach, które rzucają się w ciele, on nie mówi o tym, że jest grzesznikiem i grzeszy w sposób świadomy i tak, bo chce se zgrzeszyć, teraz chce zgrzeszę i okej. Okay. Ale on mówi o tej walce, o tym czymś, co zostało zainicjowane w nim przez Boże Słowo. To, co mu pokazuje, że on w swoim duchu jest odrodzony. Że to jest tam, nie ma grzech dostępu. Że jego dusza jest przekierowywana na tą duchową czystość, ale jest cały czas, co jest w jego ciele, w jego przyzwyczajeniach, w jego jakimś tam sposobie wcześniejszego życia, które cały czas próbuje coś zrobić. Być może chodziło mu o jakąś tam kwestię zdenerwowania się, czy jakoś inne, nie wiem, nie wiadomo, to nieważne. Ale ważne jest to, że to on pokazuje nam na pewną walkę, że on świadomie mówi nie, nie poddaje się grzechowi. Ale kiedy coś niewłaściwego pojawi się, on wie, skąd się to wzięło. Że to jest coś, co przychodzi ze starej natury, przychodzi z ciała i tak dalej. I on mówi, to nie ja chcę grzeszyć. To jest coś, z czego zostałem wyrwany. Próbuje na mnie wpływać. A dlaczego on mógł tak powiedzieć? Dlaczego on, niektórzy powiedzieli, ja kiedyś słyszałem taką wypowiedź, że apostoł Paweł to, że tam grzeszył, to zwalał na to nie ja, to tam, to stary ja. Ktoś tak się śmiał z tego.
on wcale nie zwalał. On wskazał poprzez pryzmat Bożego Słowa, skąd pojawiają się w jego życiu niewłaściwe rzeczy. Nie ze względu na to, że on chce. Nie ze względu na to, że taki jest i koniec. Ale ze względu na to, że stara natura próbuje pokonać to, kim on jest, a on teraz nie jest poddany grzechowi. I ty możesz powiedzieć dokładnie to samo, bo Boże Słowo to mówi. Nie jestem poddany grzechowi, dlatego że ci, którzy są w Chrystusie, mówi Jan, nie grzeszą. Ciekawe, nie? To jest bardzo trudne. Może nawet trudne do zrozumienia. Ale chcę ci powiedzieć, że to zawiera informację, że nie musisz zgrzeszyć, ponieważ Bóg przez swoje słowo i przez obecność swojego ducha dał ci siłę, która powoduje, że nie jesteś podległy grzechowi. Nie jesteś podległy grzechowi. Ale my upadamy. Bardzo często nam się to zdarza. Tak jest. Po to potrzebujemy Bożego Słowa. Aby ono było raz, że kontrastem, które nas natychmiast nam pokaże, to jest uszkodzenie, nie przyjmuj tego, nie pozwól się temu rozmnażać. A z drugiej strony moc w Bożym Słowie daje nam wartość słowa nie. Dlatego czytamy, niech wasze nie będzie jak nie, a tak będzie tak. Ponieważ kiedy przychodzi Boża moc, to co wyznasz swoimi ustami, to będzie miało moc stwórczą. I to nie przez wyznawanie teraz sobie stworzę, nie wiem, Porsche mi się marzy i sobie go tu wyobrażę i będę przemawiał, że mi się stanie. Bo ja jestem zdania, że jeśli będę mówił, Panie, chcę mieć Porsche, to go dostanę, tylko czy jest mi potrzebne, to nie wiem. Nie. Ale moc słowa nie, które mówisz grzechowi. Nie. Przeciwstawcie się diabłu. Przeciwstawcie się to mówienie nie. Wiecie, nieraz musiałem przetestować, kiedy przyszły na mnie na myśli. Mamy tak, prawda? Każdy z nas ma tak, że nagle przychodzi atak na myśli. I to przeważnie z tym, z czym mamy problem. Wiecie, najtrudniej jest się przyznać, że mamy problem. Ale przychodzi myśl i myśl, która ma wywołać do życia to, z czym mamy problem, a co jest uśpione. I nieraz musiałem powiedzieć precz w imieniu Jezusa. Po prostu. Precz w imieniu Jezusa. Kocioł cały i nagle się okazuje spokój. Nie mam tego, ten problem zasnął. A ja jestem, już jestem świadomy, że ja nie chcę, żeby ten problem się pojawił. Grzeszę już nie ja. Ale ten grzech, który gdzieś mieszka w mojej starej naturze, on cały czas próbuje się obudzić. I w twoim życiu będzie tak samo, jest tak samo. Że grzech, który jest uśpiony w starej naturze, próbuje się obudzić. I próbuje zaistnieć. A diabeł tylko na to czeka i powie, ha, 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 ha. Taki święty był. Jej się tak? Ja tak. Ja tak miałem nieraz. Więc mówię uczciwie. Kiedy pozwolisz starej naturze się zbudzić, diabeł się śmieje, bo wie, że teraz musisz zrobić jedną rzecz, przyznać się do błędu, wyznać to przed Bogiem, tak jak pisze Jan, a On jest wierny i przebaczy nasze grzechy. I odsunie od nas. I będziesz mógł iść dalej i powiedzieć, grzech nade mną nie panuje. Nie będzie panował. Wiecie, bo panowanie grzechu ma jedną, jedyną drogę, którą cię będzie prowadzić. Na śmierć. Grzech panuje po to, żeby cię unicestwić w piekle. I tego chce diabeł. Ale Pan Jezus powiedział uczonym w piśmie. Uczonym w piśmie. Żaden z nas nie jest uczony w piśmie. Żaden z nas, ani ja, ani wy, ani nikt. Oni byli uczeni w piśmie, oni to recytowali, znali. Wiecie, ja zrozumiałem to. Wspomnę już, bo już mówiłem nie raz, ale bardzo mi się podobał taki serial, który był o ortodoksyjnych Żydach.
pokazany taki naprawdę bardzo ciekawie było to pokazane. Jak ja zwróciłem uwagę na parę takich szczegółów, bo tam fabuła, to, że ktoś kogoś kochał, małżeństwa takie, owakie, nie, to nie jest nieistotne, ale istotne są takie rzeczy, jak kiedy widziałem jakąś tam taką szkołę rabinistyczną i oni czytają, nie? I czyta, czyta, czyta. I rabin ten i ten mówił to, i ten i ten mówił to, i ten mówił tamto. I te szkoły zawsze były zbudowane wokół jakiejś myśli jakiegoś rabina, nie? I to czasem były takie niesamowite te rzeczy, że po prostu potrafili każdą sytuację wyjaśnić. I ktoś tam miał problem, jakiś bardzo, bardzo moralny problem, bo w ogóle Tora mówi nie, ale rabin ten i tym, w tamtym roku to i to zobaczył i to opowiedział, więc czemu nie? A w ogóle jak mi o tym nie powiesz i zrobisz, to nie ma problemu. No po prostu byłem w szoku. I Pan Jezus mówi, nie jesteście w stanie poznać Bożej mocy, doświadczyć jej, zrozumieć, bo nie znacie ani Bożego Słowa, ani Bożej mocy. Uczeni w piśmie. Uczyli się tego pisma, interpretując je na swoją korzyść. A jeśli tak jest, nie ma możliwości, aby Boża moc przyszła. Nie ma. Będziemy omawiać, próbować, wzbudzać, udawać, animować, żeby pojawiła się Boża moc, coś się dzieje. Ale jej nie będzie. Będzie na chwilę, na zgromadzeniu coś się działo, wyjdziesz i dalej w tym samym miejscu. Ale Bóg nie chce, żeby tak było. To, co Wojtek miał na myśli, na sercu. Bóg chce, aby każdy raz, kiedy Boże Słowo do nas dochodzi, powodowało zmiany. Że przychodzisz tutaj, ale wychodzisz z jakąś zmianą. Wracasz za kilka dni i ta zmiana w tobie jest. I wtedy Bóg może dokonywać kolejny. Ale jeśli my wychodzimy stąd i na przykład jest jakaś zmiana, ale za dwa dni czy za trzy przychodzimy i tej zmiany już nie ma, to czytaliśmy ostatnio, że te kolejne, te poprzednie, które mieliśmy, tam wydają się, że mamy, zostaną nam zabrane. I wiecie, to jest takie chodzenie w piętkę, w kółko. I to nawet nie kółko, tylko taka elipsa. Gorzej, lepiej, gorzej, lepiej. Tylko gorzej, jak się ta elipsa powiększa. Tylko, że ona się nie będzie powiększać lepiej, tylko gorzej, ciutkę lepiej, gorzej, z powrotem w tym samym miejscu, gorzej i tak dalej. Wiecie, tak to się mimośrodowo trochę kręci. Nie można się ukryć przed Bożym Słowem. Tak jak nie można się ukryć przed Bożymi oczyma. Wiecie, kiedy ja zrozumiałem to, że czytam Boże Słowo i ono mi nie pasuje, albo jest dla mnie zbyt radykalne, bo my, zielonoświątkowcy, to inaczej widzimy, a ci wolni tam to sobie widzą inaczej. To jest bzdura na kiju. Te wasze zielonoświątkowsko, wolne, ewangelikalne, czy jakieś tam inne, charyzmatyczne. Wiecie, to jest bzdura? To myśmy sobie stworzyli, faryzeuszy, sadyceuszy, takich, jakich, owakich. Boże Słowo jest jedno, Chrystus jest jeden. Jeśli nie będziemy szukać prawdy Ewangelii, to ci nic nie da, że jesteś zielonoświątkowcem, czy wolnym chrześcijaniem, czy baptystą. Co powiesz Bogu? Panie, Boże, wiesz co, ja bym baptystą całe życie, no. Albo zielonoświątkowcem całe życie, a Bóg ci powie, ale nie poznałeś ani mojego słowa, ani mojej mocy. Ja bym nie chciał usłyszeć tego, co uczeni w piśmie, którzy prowadzili pół narodu. Pół narodu. Nie chciałbym usłyszeć. Chciałbym usłyszeć od mojego Pana w najgorszym wypadku. Synu, starałeś się coś zrozumieć. No nieudolnie ci to szło, ale przynajmniej się starałeś. W najgorszym wypadku. Jasne, że chciałbym, żeby Pan mi powiedział kiedyś, synu, zrobiłeś, co było dla ciebie możliwe, aby znaleźć prawdę. Chodź. Ale nie chciałbym usłyszeć tego, co sadyceusze. Nie chciałbym usłyszeć tego, co faryzeusze, wygroby pobielane.
Dlaczego ubicie teraz proroków, a jak ich posyłałem, to ich zabijaliście? Nie chciałbym tego usłyszeć. I kiedy Bóg pokazał mi to zdanie, błądzicie, bo nie znacie pism ani Bożej mocy. Zobaczyłem, jak to ważne jest, aby Kościół poznawał Boże Słowo. Tym bardziej, że zostało dla nas spisane w zrozumiałym języku. Ja wiem, że tłumacze tam dołożyli swoje 5 groszy, że czasem zęby bolą, jak się to czyta. No bo wierzysz, dwie Biblie, w jednym pisze weź swój krzyż i nieś, a w drugim nie nieś swojego krzyża. No w tym samym wersecie. No mogę wam to pokazać. No. Idźmy dalej. List Pawła do Rzymian, 4:18-22. A Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadziei, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje, i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. I mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to było za sprawiedliwość. I przejdźmy do Malachiasza. Wybrałem ten fragment celowo, ale nie dlatego, że chcę wam mówić o finansach. Ale przeczytajmy go ze zrozumieniem. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Zobaczcie, Bóg przez pryzmat swojego słowa, to co mówi do swojego ludu, zachęca, by poznawać Jego moc, by doświadczać Jego mocy. Bo jakaż to niesamowita musi być moc, która ze 100-letniego dziadka robi ojca, a 100-letnią kobietę czyni płodną i zdolną urodzić dziecko i wykarmić. I potem wychować. Bo żyli jeszcze długo, zanim Izaak stał się dojrzały i samodzielny. Jakaż musi być Boża moc, aby uwierzyć w tak nierealną obietnicę. Jaka musi być znajomość tej Bożej mocy, żeby zaufać Bogu. I teraz to, co zawsze portfel się nawraca ostatni. Tak? Zawsze to, co u ludzi jest na pierwszym miejscu, czyli dbałość o siebie. Bo tam w całym tym fragmencie Malachiasza chodziło o to, że ci ludzie dbali o siebie, o swoje różne tam, prawda, udogodnienia, ale o Boże Królestwo, o rozwijanie się Bożej sprawy, o chwałę Bożą nie. I Bóg mówi, spróbujcie mnie doświadczyć. Sprawdźcie mnie. Zobaczcie, Bóg zachęca nas, poznawaj moją moc, doświadczaj ją, zabiegaj o nią, a wręcz zachęca, by sprawdzić. Wiecie, my myślimy, że Boża moc to jest tylko to tak zwane dunamis, co zrobi nam na nabożeństwach trochę szumu. Ale Boża moc objawia się w rzeczach, które są normalne, takie bym powiedział, codzienne. Boża moc objawia się w sposób, który zdecydowanie zmienia twoje życie. Boża moc objawia się wtedy, kiedy stajesz się nieporadny, kiedy zaczynasz widzieć swoją słabość. I ona przychodzi i zmienia twoje życie. Boża moc to nie jest chwilowy fajerwerk gdzieś tam, ale Boża moc ma wpływ na całe twoje życie. Jeśli Bóg przychodzi i uwalnia cię z nałogu, bo powiesz, tak, potrzebuję tego, przyznałem się do tego, to uwolnienie masz tak długo, dopóki będzie się trzymać. Opowiadałem wam tą sytuację, ale powiem dla tych, którzy nie słyszeli, raz jeszcze. Mając lat
bodajże 16, 15 zacząłem palić. Różne papierosy, desy, karmeny, karmy, takie różne bzdury, 8,5. Paliłem tego sporo. Potem chwilę przerwy, a potem znowu. Ale gdy rozpoczynałem swoją drogę z Bogiem, postanowiłem prosić o uwolnienie. I to był taki moment, gdzie paliłem, paczka dziennie nie wystarczała, ale nie było to jeszcze tak strasznie dużo. Powiedzmy, że paczka półtorej dziennie. I Bóg mnie uwolnił tak. Nagle, jakbym poczuł, że nigdy nie paliłem. Ale przyszedł taki moment po kilku latach, nie pamiętam, ile to było lat, być może 5-6. Była sytuacja, w której bardzo się zdenerwowałem. Bardzo. Oj, tak bardzo się zdenerwowałem, może nawet nie tyle zdenerwowałem, co poczułem bardzo zraniony, niedoceniony, jakby poczułem się w swojej duszy poszkodowany. Zrobiłem, co mogłem, wysiłek włożyłem, a ktoś to absolutnie zignorował i jeszcze miał pretensje. Do dzisiaj jestem wyczulony, jak ktoś ma pretensje do mnie, jeśli zrobiłem wszystko, co mogłem w moich zdolnościach i umiejętnościach i możliwościach, a ktoś ma pretensje, że czegoś jeszcze nie zrobiłem. To po prostu mam do dzisiaj problem z reakcją. Tak? Mogę się wzburzyć. Ale co zrobiłem wtedy? Wyszedłem z domu, miałem może 150 metrów do sklepu na rogu, kupiłem sobie paczkę wtedy żółtych kameli, takie były, i połowę tej paczki wypaliłem w ciągu tych 150 metrów, wracając do domu. Nie zwracałem uwagi już na nic i to się skończyło tym, że paliłem 3 paczki dziennie, non-stop, przez wiele lat. I kiedy miałem już tego dość i wróciłem do Boga, bo uciekałem przed wierzącymi ludźmi, ja zawsze miałem gumy do rzucia, tiktaki i jak chciałeś coś miętowego, to było mnie znaleźć. I zawsze, to jeszcze nic, jeszcze zawsze miałem taki ten, jakiś dezodorant w kieszeni. Bo się popsiło, tak najmocniejszy, jaki był. Bo myślałem, że mnie nie czuć. Czuć, jak nie wiem. I prosiłem, Boże, uwolnij mnie. I nic. No i robiłem różne próby. Zaciągałem się cygarem, 4 papierosy naraz. Nic, ja bym tak odporny, że nie szło. Wiecie, poszedłem kiedyś sobie zapalić. Z pracy wyszedłem, idę nad Oldzą, bym sobie zapalić, tak palę tego papierosa. Kupiłem nową paczkę w kiosku obok. Mówię, Panie Boże, ja bym tak nie chciał palić. Już mi tak wstyd, już do kościoła wróciłem. A ja dalej śmieję jak ten kretyn. Panie Boże, pomóż mi. Wiecie, wtedy usłyszałem głos w swoim sercu. Ja Cię uwolniłem już. Jakby mnie piorun strzelił. Wziąłem tą paczkę z kieszeni. Pamiętam, miałem taką jasną koszulę. Wziąłem tą paczkę z kieszeni, zgiełem do tej Olzy tam. I od tamtej pory nie palę. Myślicie, że nie było pokuszeń? Zawsze przyszedł jakiś kolega, który świetne papierosy palił. To jeszcze nic. Siedziałem w swoim domu, w fotelu, oglądałem jakiś program w telewizji. Ktoś szedł ulicą 30 metrów dalej, a przez mój salon przechodziła stróżka dymu. Sąsiad usiadł za płotem, odpalił fajkę. Też paliłem. Zapach, amfora. Ale ja za każdym razem mówiłem, jestem wolny. Mój Pan mnie uwolnił. I dzisiaj, kiedy czuję dym papierosów, czuję wstręt. Mnie to śmierdzi. Powiedziałem sąsiadowi na kacy, słuchaj, tu będzie wisieć kartka z przypomnieniem ci, jaka jest ustawa, że nie wolno palić na klatkach schodowych w częściach wspólnych. Bóg mnie uwolnił. Bo Jego Słowo mówi, kiedy Chrystus Cię uwolni, prawdziwie wolny jesteś.
W tym jest moc. Ale jeśli ja będę sobie to tłumaczył, to unieważnię Boże Słowo moim wytłumaczeniem, moją nauką. I nie doznam czego? Nie doznam Bożej mocy. Ale nam w Kościele chodzi o to, aby poznawać Boże Słowo i doświadczać Bożej mocy. Wręcz wyjść na przekór, naprzeciw. Panie, ja teraz sprawdzam. Tak jak Pan powiedział narodowi, czytaliśmy w Malachiasza. Przynieście i sprawdźcie mnie. No tak albo tak. Przynieś to, sprawdzisz, zobaczysz, czy coś się zmieni. I to dlatego wziąłem ten fragment, bo tam jest jasno i wyraźnie napisane: sprawdźcie mnie. A nie dlatego, że mam wam powiedzieć, że wyskakujcie z 10 teraz. Kościół powinien poznawać Boże Słowo i Bożą moc. Jeśli nie będzie poznawał Bożego Słowa i nie będzie go przyjmował, nie będzie mógł doświadczać Bożej mocy. Proste. Albo. Albo będziemy sobie tworzyć naukę i będziemy bez mocy, albo przyjmiemy Boże Słowo i Boża moc się zacznie objawiać. I powiem wam teraz coś. To wcale nie dotyczy tylko naszego zachowania się, ale to dotyczy kwestii uzdrowienia, to dotyczy kwestii uwolnienia, to dotyczy kwestii rozwoju, błogosławieństwa, to dotyczy kwestii przemiany, to dotyczy nadprzyrodzonego Bożego wsparcia, kiedy coś załatwiamy i tak dalej. To jest szerokie spektrum. Boże Słowo zawiera w sobie szerokie spektrum. Ty jesteś moją siłą, moim lekarzem. Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś moim zaopatrzeniem. I dlatego tak ważne jest, abyśmy znali tego, jakim jest Bóg i wyznawali to. Ogłaszali to. Nie jestem dzieckiem Boga X. Nie jestem dzieckiem Boga, jakiego sobie potrafisz wyobrazić, Jurek. Ale jestem dzieckiem Boga, którego sobie nie potrafisz wyobrazić. Dzieckiem Boga, który ma wszystko. Który jest mocem ponad wszystko. Jestem dzieckiem Boga, którego nie jesteś w stanie zamknąć w żadne ramki. Jestem dzieckiem Boga niewidzialnego, potężnego, wszechmogącego, najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. Jestem Bogiem, przepraszam, dzieckiem Boga, który powołał Kościół. Widzicie, jakie nauczanie wam tu chciałem wcisnąć. Jestem dzieckiem Boga. Jestem dzieckiem Boga. I On w swoim słowie mówi: doświadczę cię, będę ci błogosławił. Zbadam twoje serce i twoje nerki. Objawię ci, co zło. Ale wyprowadzę cię na zielone pastwiska. Będziesz miał wrogów, ale ja pozostawię stół przed nimi. Żeby widzieli, że ci błogosławię. Cię nic bardziej wroga nie boli, jak to, że masz błogosławieństwo. To jest sens. Namaszczę cię oliwą. Czyli dam ci coś, co jest bardzo duchowe w twoje życie. Ale też skonfrontuję cię z moim słowem. Oczyszczę cię, a to oczyszczenie boli. Więc albo przyjmujemy Boże Słowo w całości, albo będziemy sobie tak ciumciać przez kolejne 30 lat i potem powiemy amen, zagrają nam na czymś tam i koniec. Ja chcę Kościoła żywego. Wiecie, sam zawalam wiele. Brakuje mi tak bardzo wiele, żeby wbić się w ten nurt. Zawsze coś jest. Ale jestem świadom tego. I mówię: Panie, to pomóż mi. Się wielokrotnie spaceruję, idę sobie i modlę się: Panie, ja potrzebuję, abym chciał inaczej. Wiem, jestem świadom, jak jest wiele braku. Jak jest wiele pustki. Jak jest wiele czegoś takiego, o, niby jest, ale tak naprawdę nie ma. Chcę, żeby było. Bo wtedy Twoja chwała się będzie objawiać. Bo wtedy doświadczę, zobaczę Twoją moc. Wtedy
nie zostanę usiedlony przez coś, co nagle mnie oszuka, ale będę świadomy i moje nie będzie nie, a tak będzie tak. Niech Wam błogosławi. Dobrego tygodnia, pełnego Bożej łaski i błogosławieństwa, mocy Jego i słowa, które żyje w imieniu Jezusa. Amen. Amen.